zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Gdy oni się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Podróż w nieznane. To, czego doświadczyli trzej mędrcy ze wschodu. Pewnego dnia powstali, zobaczyli gwiazdę i podążyli za nią. Jacy odważni. Zaryzykowali. Poszli w nieznany świat. Tak samo Józef wstał i wziął Maryję i Jezusa i uciekli do Egiptu. Egipt to było nieznane miejsce pewnie dla Józefa i Maryi. Nie wiedzieli, co ich tam czeka, ale poszli, zaryzykowali. Chrześcijaństwo to troszeczkę pójście w nieznane, bo nie wiem, co mnie czeka jutro, pojutrze. Nie wiem, co mnie czeka w przyszłości, co mi Bóg przygotował. Tak samo jak Józef nie wiedział, co ich czeka, co jego czeka. Tak samo mędrcy też pewno nie wiedzieli do końca, co ukaże się im oczom. Nie wyobrażali sobie może, że właśnie tak będzie wyglądał Król Wszechświata, Betlejem. Każde nasze powołanie ma w sobie coś z takiego ryzyka pójścia w nieznane. W XXI wieku chcielibyśmy wszystko mieć zaplanowane, ustawione w naszych kalendarzach, w naszych planerach co do dnia i godziny. Wszystko byśmy chcieli mieć tak pięknie poukładane. Ale w chrześcijaństwie Pan Bóg czasem rozwala te puzzle naszego życia. Po to, żebyśmy za dużo nie planowali. Po to, żebyśmy dali się Mu poprowadzić. Tak jak dał się poprowadzić kiedyś Abraham, Mojżesz i wielu, wielu świętych. Dla mnie takim wzorem współcześnie ludzi, którzy poszli w nieznane, są misjonarze, których Pan Bóg posłał w nieznany świat, do innego kraju, inne realia, inny język. To są odważni ludzie, których tak bardzo potrzeba dzisiaj Kościołowi. Ale również każdy z nas jest takim misjonarzem w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy, w swojej szkole, w swoim kościele, w swojej parafii, w swojej rodzinie. Nie wiemy, co Pan Bóg każdemu przygotował codziennie. Ale chciej widzieć w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją każdego dnia, palec Boży. Bo ktoś pięknie powiedział kiedyś, że w chrześcijaństwie nie ma przypadków. Dlatego w twoim życiu również nie ma przypadkowych osób, przypadkowych zdarzeń. Chrześcijanin na wszystko patrzy przez pryzmat wiary. Nie bój się, gdzie cię Bóg poprowadzi. Jedno jest pewne, zawsze będzie z tobą. Zaufaj Mu. Często miej przed oczami to, co mówiła święta siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Tak bardzo dzisiaj, kiedy są wojny, kiedy tyle się dzieje na świecie złego i kiedy rzeczywiście nie potrafimy zaplanować tej przyszłości, chociaż wydawało nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Tym bardziej dzisiaj potrzeba nam zaufania Bożemu miłosierdziu. Bo tylko ono może nas uchronić i dać nam pokój w sercu. Tego z całego serca życzę nam wszystkim.
Pójdźmy w nieznane, za gwiazdą. Pan Bóg będzie nas zawsze prowadził poprzez ludzi, poprzez naukę Kościoła, poprzez tych wszystkich, którzy są w naszym życiu i pojawią się, których jeszcze nie znasz. Pozwól sobie, żeby Pan Bóg zaskoczył Cię. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.